Dzień dobry. W tych sprzyjających po raz ostatni warunkach mam nadzieję, że ściągnę tutaj kotów. Chciałbym jeszcze sobie trochę pomarudzić na temat liczenia. Na temat obliczeń kosmicznych. Szkoła średnia, szkoła gimnazjum. Nie jest to bardzo zaawansowany materiał. Dla mnie to jest tylko ćwiczenie pamięci. Przypominanie sobie tych najstarszych informacji, które najbardziej miały okazję wywietrzyć. Dlaczego w ogóle Sputnik, czy tam satelita, spada? Przecież mógłby sobie spokojnie wisieć na dowolnej wysokości, czy blisko, czy daleko, i nie musiałby spadać. No, spada dlatego, że jest grawitacja. Grawitacja, można ją wyrazić siłą grawitacji gmm przez r kwadrat, duże g, duże m, małe m przez małe r kwadrat. I ta siła grawitacji przyciąga ten nieruchomy Sputnik, czy nieruchomego satelitę, do planety go przyciąga coraz bardziej, im bliżej jest. Więc w związku z tym, im bardziej się zbliży, no to tym bardziej ta grawitacja go przyciąga. I żeby teraz powstrzymać to spadanie, to trzeba go wprawić w ruch obrotowy dookoła planety, tego dużego m. Można powiedzieć, że gmm przez r kwadrat musi się równać mv kwadrat przez r. Małe m, gm, duże g, duże m, razy małe m przez r kwadrat musi się równać małe m v kwadrat przez 2. No nie wiem, czy te jednostki dobrze, ale mniej więcej chodzi o zależność tych wielkości. Być może się bardzo mylę, ale będzie trzeba sprawdzić wszystkie wzory. Tylko potem, jak będę słuchał filmiku, to będę szukał wzorów. A teraz ćwiczę pamięć i mówię z pamięci, być może zupełnie błędnie. I teraz tak. Jeżeli gm, cały czas liczę tą siłę grawitacji gmm przez r kwadrat, to żeby nie przeprowadzać po raz 25 tych samych obliczeń wielkich liczb, no to powinienem mieć taką liczbę przygotowaną, stałą, a powiedzmy a albo b albo c, nieważne, gm, czyli duże gm, czyli stała grawitacji, razy duże m, czyli masa planety. Masa planety mniej więcej się nie zmienia, stała grawitacji mniej więcej się nie zmienia, więc w związku z tym ten iloczyn też się mniej więcej nie zmienia. I on już może być gotowy, nieważne jaki on jest. Gmm przez r kwadrat, czyli małe m przez r kwadrat równa się małe m razy v kwadrat przez R, czy przez R. Przez R, czyli siła odśrodkowa. MV kwadrat przez 2 to będzie siła, to będzie energia kinetyczna, a przez R, MV kwadrat przez R to będzie siła odśrodkowa. I teraz tak, jeżeli małe M przez R kwadrat, a tutaj m razy v kwadrat przez r, więc małe m przez r równa się m przez v. Małe m przez r równa się m przez v. Tak, no tam pewnie ma to związek z prędkością kątową, która jest zależna od odległości.
I w to być może nawet się tu pojawia taka zależność, że jeżeli prędkość jest równa odległości, to m przez r równa się m przez v. Czyli siła odśrodkowa równa się sile grawitacji. I teraz no to się zgadza, dlatego że jeżeli to jest gwiazda bardzo daleko, no to ona sobie wisi nieruchomo nad Ziemią, tylko Ziemia się pod nią odwraca, także naprawdę ona, gwiazda wisi nieruchomo i na linii Ziemia gwiazda mógłby wisieć sputnik, tylko że on by wisiał w innej odległości, no i obiegałby Ziemię z tą samą szybkością, z którą się kręci Ziemia pod gwiazdami. Im bliżej byłoby planety, im niżej by wisiał, to tym większa musiałaby być jego prędkość, natomiast gdyby jego prędkość była, bo musiałaby być większa siła odśrodkowa, siła grawitacji by się zwiększała im bliżej planety i w związku z tym musiałaby się też, żeby go utrzymać na odpowiedniej wysokości, musiałaby się zwiększyć siła odśrodkowa, a żeby zwiększyć siłę odśrodkową, trzeba go by jednak wprawić w ruch. I pojawia się satelita, który krąży wokół Ziemi. Nie jest stacjonarny, tylko jeżeli jest odpowiednio blisko, to musi krążyć. I tutaj się jeszcze pojawia taki problem, że im bliżej krąży, to tym większe ma opory ruchu. Bo tym bliżej jest atmosfery, tym atmosfera jest gęstsza i tym większy mu opór stawia, już nie mówiąc o tym, że go rozgrzewa, no to trzeba włożyć jakiś siła napędu musi pokonywać ten opór tego powietrza, czy tej atmosfery, w którą się zanurza ten sputnik. No i teraz już będę musiał dopracować i dostudiować wzory. Powtórzyć sobie czytając, szukając w internecie, jak się w tym wiedzy gimnazjalnej, jak to jest z tą siłą grawitacji i jak to jest z tą siłą odśrodkową. Dziękuję.